Witam, tutaj Zwiodimus i w dzisiejszym odcinku Inspekcji Modów, prawdopodobnie jest to odcinek już czwarty, tak czwarty, tym razem nie mam zamiaru się tak pomylić jak w ostatnim. Jak widzimy, przede mną jest piękny zamek. Jest to prezentacja moda More Creeps and Weirdos, czy coś tak. No, można go nazwać po prostu More Creeps albo Veridos. No, po prostu mod dodaje nam do świata pełno różnych dziwnych stworów. I można wykonywać dzięki temu o wiele więcej questów. I coś można za nie dostawać, wiecie, jakieś tam itemy. Jak widzimy tutaj w kreatywie mam bardzo dużo nowych itemów dzięki temu modu. Możemy sobie tutaj brać te itemki. Czekajcie, tylko zobaczę. A, mam wszystko dobrze ustawione. Bright, bright. Dobra, tam. I jak widzimy tutaj na przykład mam pistolet. Możemy sobie strzelać. Ha, ha. Ha. No, to jest dosyć fajna rzecz. Tutaj mamy frisbee dla psa. Też fajna rzecz. Trzeba przyznać. Tutaj mamy... O, coś tam latało. Tutaj mamy takie pączuszki do nuty. I jak rzucimy, to trochę się odbija i się, wiecie, niszczy. I ja pierdolę, można zniszczyć cały świat tak w sumie. No, no, przyjemna sprawa, no nie powiem. Tutaj mamy jeszcze jakieś tam rakiety, ale to na razie nie będę się nimi zajmował. Tutaj mamy laserowy pistolet, który leci nam tutaj z alienów. Są takie zielone ludziki, z nimi trzeba się bić, żeby to dostać. Co tu jest? O kurczę, jak słyszymy, tutaj wyje coś, jakieś nieprzyjemne stworzenie. O Boże, ale tutaj ten zamek trzeba zniszczyć wszystkie spawnery i chyba gemy znaleźć. To jest główne zadanie chyba w tym modzie. Aby na górze zabić... O Boże, czekajcie, spadam, niestety. Tutaj jak widzimy są sługusy tego króla. Ale tego króla trzeba zabić w tym... No wiecie, jak to się nazywa... No wiem, że fajnie wyglądam. Dala. No to go protektujcie. No tak, i teraz jak widzimy... Overkill? On mnie bije. No dobra, ale trzeba się z nim rozprawić, jak widzimy. I on nam daje właśnie ten miecz, co ja trzymam teraz. I on niszczy wszystko na jeden hit, prawdopodobnie. Ale tylko wtedy, jak mamy znalezione te 4 gemy. Bo to jest Gemsword. No i tak, to było na tyle. Jeszcze chciałbym wam parę mobów pokazać, tak o tutaj chodzących. Jak widzimy tutaj, co to jest? Jakiś tam normalnie golem. Pewnie bym je atakował, gdyby nie był na kreatywie. Tutaj widzimy też jakieś tam mobki. Tutaj też jakiś tam mobek. A masz. No tak. Aha, właśnie, jeszcze widziałem tutaj fajny patent. To chyba było to... Że jak szczeliby w kogoś... Nie, w tego to akurat nie działa. Nie tym. A jak szczelimy go, to... O właśnie, zmniejsza się. A to jeszcze jakoś nie zmniejsza w miarę. O, widzicie, zmniejsza się taki mały robocik i znika. Ale, no, niezły patent według mnie. Tutaj mamy na przykład takich, no wiecie, takich biznesmanów. A masz. No i tak. Achievementa się chyba za to akurat nie dostaje, ale tak jak mówiłem, tutaj jest mnóstwo tych achievementów. I tutaj jak podam wam linka do tego moda i tam macie te wszystkie achievementy wymienione. Tutaj mamy Jockeya, który kradnie wielbłądy. Też jest chyba misja, żeby go złapać. O tak. Tutaj mamy jakiegoś tam robota. Tutaj mamy G. No tak. I tutaj więcej jakoś tam... O, tutaj mamy złodzieja jeszcze. Chodź. Co on mi ukradł? No dawaj to. No i laserowy pistolet. Kiedyś miałem tak, że jak grałem, to mi ukradł Dirta. A miałem tyle kosztowności, no ale dobra. Właśnie zastanawiałem się też, czy nie zrobić serii z tego moda, bo myślę, że ciekawa była seria. Wiecie, ale wtedy grałbym na hardkorze. I jakbym raz padł, to już po prostu nie grałbym potem z tymi modami. Nie wiem, co o tym sądzicie, dlatego właśnie się pytałem, jak widzimy, ten kopie tutaj dziurę. O Boże, Boże!
Jak można go zabić, ale nie ma zamiaru, bo może wykopać jakąś fajną dziurę. Fajna sprawa z tą dżonnicą, czy co to jest, gąsienica jakaś. I ona tam sobie będzie tam bomberki robić. O, takie właśnie. Tutaj mamy jakiegoś rozbitka. Nieciekawy. No i tak jak mówiłem, mógłbym zrobić w sumie serię z tego, hardcore. Byłaby dosyć ciekawa, no nie powiem. Robiłbym tam te questy i tak dalej. Jak widzimy, Minecraft mi laguje, bo tutaj się świat generuje. O, nawet mi się zrymowało. Trzeba to przyznać. No tak, ale to było na tyle w tej inspekcji modów. Mam nadzieję, że mod się podobał. Dam wszystkie linki, jak zainstalować i tak dalej. No wiecie gdzie, w opisie. No i to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. A, macie! Ha, ha, ha. Nie zrobiło to dziur? No, mniejsza z tym. Pozdrawiam. Na razie.